Dzieciarnia do szkoły! A właśnie, że tak! Dzieciarnia, bo wyrosną z was matoły. Albo matołki. Do szkoły! Kto nie chce nosić dzisiaj szkolnej teczki, ten potem będzie musiał nosić ciężkie woreczki. Albo ciężki dzwoneczek. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Przyznać się. A, to ty, chłopczyku. To ty. Ty już mi podpadłeś, wiesz? Ty, obsty, ty, fikul Tykiewicz. Dlaczego ja, a nie ta obsty? Ty, fikul Tykiewiczanka. A ty, malutka dziewczyneczka, możesz mi powiedzieć, co ty tu robisz? Wójciu! Czary Mary! Jesteśmy! Gdzie jesteście? Czary Mary! A, to ty!
Obszty fikultykiewiczanka, bo ja zawołam zaraz dyrektora. Wojciu, tutaj nie ma dyrektora. Jesteśmy w Oriencie! Hurra! Spełniło się moje marzenie! Szary Mary, zobaczcie, jakie piękne sztandary! Niebieski, czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy. Z napisami. Z napisami. Przecież umiem pisać, to wiem. Tam są narysowane jakieś takie krzesełka. Wójciu, to nie są krzesełka, to są znaki. Znaki? A tych znaków jest około 6000. Poważnie? Poważnie. Kto to spamięta 6000? A ile znaków ma polski alfabet? 24. Ja... Cię mądziała, słucham. Ja już przetłumaczyłam te napisy. No, to przetłumacz nam. Pierwsza chorągiew. Znów chmury spowiły gór szczyty. Tak. Druga. Gły lasy pokryły dokładnie. A ty nie oszukujesz? Nie. Ona zmyśla. Sama widziałam, jak się uczyła. Aha. Trzecia. Na pewno już jutro, nie później. I czwarta. Ogromna ulewa tu spadnie. O! Ona przetłumaczyła zaklęcia. Nogi! Nogi! Ratunku, uciekajmy! Szybciutko, uciekajmy! Chmury zmowiły gór szczyty, gór szczyty. Mój lasy pokryły dokładnie, dokładnie. Na pewno już jutro, nie później, nie później. Ogromna ulewa tu spadnie, tu spadnie. Chcesz w Oriencie krążyć z nami? Strzeż się, siostro, strzeż się, bracie. Trzymaj język za zębami. Słowa mają tysiąc znaczeń. Nagle może spaść ulewa, albo grom z jasnego nieba. Ryba może zacząć śpiewać. Kiedy powiesz, co nie trzeba, gdy marzenia swe chcesz ziścić, nie zabieraj nagle głosu, lepiej jest powtarzać w myśli. O ty skarbie lotosu. Zaklęcia w Oriencie, zaklęcia w Oriencie, na szczęście, nieszczęście, moc tajemniczych słów. Zaklęcia w Oriencie, zaklęcia w Oriencie, a każde zaklęcie ma siłę smoków stu. Nad nami wciąż góry milczące, nikt nie wie, co wewnątrz się chowa. Te góry, rzecz jasna jak słońce, tajemne jak nasze są słowa. Lepiej mądrym być zawczasu, a nie gdyś już jest po stracie. Nie wywołuj wilka z lasu. Strzeż się, siostro, strzeż się, bracie. Siła słowa wszystkim znana. Może żywcem cię pogrzebać, możesz nie doczekać rana. Kiedy powiesz, co nie trzeba, noś mównica ci się przyśni. I choć milczeć wciąż nie sposób, póki co powtarzaj w myśli. O ty skarbie lotosu. Zaklęcia w Oriencie, zaklęcia w Oriencie, na szczęście, nieszczęście, moc tajemniczych słów. Zaklęcia w Oriencie, zaklęcia w Oriencie, a każde zaklęcie ma siłę smoków stu. Om.
Om Mani Padme Hum. Ja, wielka cesarzowa tygrysów i wilkołaków, spędziłam tu, na tarasie ćwiartowania smoków, 500 lat, 6 minut i 15 sekund. Ura. I wreszcie doczekałam się wolności. O Mani Padme Hum! Kto wypowiedział to okrutne i zbawcze zaklęcie? Właśnie. O Mani Padme Hum! Czyli ty kwiecie lotosu. Mówi do ciebie twój marszałek od serca. Ach, witam po latach milczenia mego kochanego generałka Pimponga. Ja też cię witam, ty mój kwiatuszku. Ty moja larweczko, tygrysia. Całuję cię w twój zimniuteńki noseczek. Co się śmiejecie? Bić pokłony. No. Pani nasza cieszy się dobrym zdrowiem. Przez te całe 500 lat, 6 minut i 15 sekund. Ty! Ja? Ty, no, no. Generale Pimpongu stołowy jeden, ja. Oraz wy! My też? No. Wy, omszałe piłeczki pingpongowe, ani razu nie próbowaliście zaklęcia, by mnie wyzwolić. Ani razu nie próbowaliście znaleźć i zniszczyć zaklęcia sprawcę tego okropnego króla smoków, jak mu tam? No właśnie, jak mu tam? No to przecież ja się ciebie pytam, jak mu tam? No to ja tobie mówię, ty żółto-zielona żabeczko moja, że on się właśnie na nazwisko nazywa, jak mu tam? No, rozkazuję, aby tu, na tarasie ćwiartowania smoku, dopadł go katowski miecz. Niech w górze sztandarów pojawi się las. Szykujcie się, strzygi! Szykujcie się, strzygi! Wiatr flagi rozpina. I w prawo patrz, i w lewo patrz, i w groźną minę ubierz twarz. I w prawo zwrot, i w lewo zwrot, i w dłonie oręż chwytaj blot. I równy krok, i prężny krok, i i wuj, pora zaczynać. Nieszczęście pazurów, nieszczęście swych sił. Szykujcie się, wilki! Szykujcie się, wilki! Szykujcie się, wilki! Szykujcie się, wilki! Nikt was nie zatrzyma. I w prawo patrz, i w lewo patrz, i w groźną minę ubierz twarz. I w prawo zwrot, i w lewo zwrot, i w dłonie oręż chwytaj blok. I równy krok, i prężny krok. Wreszcie coś. Boję się. Co powiesz to zaklęcie? Zaklęcie na zaklęcie. A my musimy porozmawiać, co robić i dokąd jechać. Jedziemy naprzód, przed siebie. Może trafimy na górę kwiatów i owoców, na brzoskwiniową ucztę. Szkoda, że ta twoja uczta to nie jest właśnie zaklęcie. O! Smoki na horyzoncie, uciekajmy! Uciekajmy w nogi! Spokojnie, brzoskwiniowe dzieci, nie bójcie się!
My się wcale nie boimy. Tak, powiem więcej. My się nie boimy, bo ja mam proce i jak ja te proce... I smarkaczu jeden ty. Przepraszamy pana, my nie mamy żadnej procy. My nie mamy w ogóle żadnej broni. Jestem królem smoków. Nazywam się Jak Mutam. Jak Mutam. I w mojej obecności nic wam nie grozi. A to ciekawe. Ja jestem z Polski i w naszym kraju wszystkie dzieci boją się smoków. To prawda, bo ten nasz smok zionął złym ogniem i wszystko, i wszystkich pożerał. O, to zupełnie inaczej niż ja. Ja pomagam biednym i słabym. Janosik! Zupełnie tak jak nasz polski Janosik. A czy król może armię swoją ma? Oczywiście. Moja armia ma charakter obronny. Ćwiczy na poligonie, jak zwyciężać wrogów, a nie jak na nich napadać. Zresztą zobaczcie sami. Czarno-czerwony paradny nasz strój, czarno-czerwone sztandary. Walka niestraszna, niestraszny nam bój, nie brak nam siły i wiary. Ninja! W równym szeregu na dobro i zło, honor cenimy nad życie. Z nim po zwycięstwo, bez niego na dno, kiedy rachunku czas przyjdzie. Do skoku, żeby w potrzebie nie szczędzić swej krwi, kiedy wróg czai się wokół. Hejtaj! Nigdy zaskoczyć nie uda się nas, póki trzymamy tu straże. Dobro zwycięży nie pierwszy już raz, zło nie rozwieje nam marzeń. To może wstąpicie do mojej armii? Tak! Pod warunkiem, że ja będę dowódcą oddziału. Dobrze. Będziecie oddziałem zwiadowczym. Poznacie przy okazji Orient. No a teraz najważniejsze. Hasło! Cię rozczasło! Smarkaczu jeden ty! Smarkaczu jeden ty! To ja smarkacz? Nie takie hasło. Aha. A odzew? Nie bądź taki przemądrzały. No, żegnam was. I bądźcie czujni. Dobrze. Stójcie. Hasło? Hasło, tak. Na horyzoncie jakiś obiekt nieznany. No.
Humucha. Jakim językiem oni rozmawiają? Patataj, patataj, ciastko daj. Okej. Okej, okej. Paszporty proszę do kontroli. My nie mamy. Cicho. Cicho. Smarkaczu jeden ty. Co? Obraził mnie dzwonek jeden. Ja mam moto. Nie było. Mnie to moto. Nie było. No. Nie, to też właśnie, to są wrogowie naszego króla. Nazwiska. Kontakty. Mowę odebrała. Tak, tak, tak. A skąd jesteście? No. Mówić? Tak, powiedz. Powiedz. Z Polski. Z Polski? Z Polski. A gdzie to jest? W środku Europy. Między młotem a kowadłem. A tu co robicie? Zwiedzamy Orient w służbie króla Smolinosa. Co? Tylko nie Smolinosa, dobrze? A my jesteśmy zwiadowcami naszej wielkiej i wspaniałej cesarzowej. O, no. Pięknej cesarzowej. O, jaka ona jest fajna. No, ścigamy króla smoków. Kogo? Króla smoków. Jak go dopadniemy, to go dostanie. A jak się nazywacie? A, my jesteśmy Jaksy, Draksy, Droni z Orientalnej Toni. Jaksy, najwyższe oko, które widzi wszystko. Zaraz przejrzę was na wylot, gdy już będę blisko. Milion suchów na kształt węża przede mną się wije. Wszystkich migiem pospędzam bambusowym kijem. Choćbyś wielki był jak góra, ważył 1000 kilo. Wszechwidzącym, bystrym okiem przeszyję na wylot. Przedstawił się wam Jaksy z Orientalnej Toni. My jesteśmy Jaksy, Draksy, Droni z Orientalnej Toni. Wyruszymy do ataku, nikt się nie obroni. My jesteśmy Jaksy, Draksy, Droni z Orientalnej Toni. Gdy zaczniemy kogoś ścigać, musimy to gonić. Draksy to najczulsze ucho, które wszystko słyszy. Nawet wasze skryte myśli wśród największej ciszy. Słyszę jak wyrasta trawa i jak komar tupie. Jak się mysz pod miotłą trzęsie, jestem nawet w zupie. I nie ujdzie nic na sucho komuś, kto się splami. Wszędzie dotrze moje ucho, ucho nad uszami. Aha, przedstawił się wam Draksy z Orientalnej Toni. My jesteśmy Jaksy, Draksy, Droni z Orientalnej Toni. Gdy ruszymy do ataku, nic się nie obroni. My jesteśmy Jaksy, Draksy, Droni z Orientalnej Toni. Gdy zaczniemy kogoś ścigać, musimy dogonić. Broni zaś to język taki, który wszystko miele. Was też smiele, jeśli zechce smać i przyjaciele. Miele szybko do mielenia, zawsze jestem skory. Wszystko wnet w trociny zmieniam, jęzor nad jęzory. Jakem Droni jestem w szale, mam potężną siłę. Zmyłbym tutaj wszystkich, ale pałeczki zgubiłem. Jestem Droni, oczywiście z Orientalnej Toni. Już my będziemy na ciebie uważali, ty rampamponi, ty. On chce naszego króla smoków zniszczyć. Ale zdrajcy. No, po naszym... Chciałbym być wożony na takim wózeczku. To jest riksza, typowy pojazd w krajach Orientu. Te typy tak mają? A wiecie, jak się nazywa człowiek, który ciągnie rikszę? Nie. Kulis. Takie śmieszne, śmieszna nazwa. Ania Kulis. Ja też bym tak chciał pojeździć na takiej riksze. Ja też, wujciu. Może by być czarować.
dzieci nam na pewno pomogą. Opus pokus cieli mary. Ale głośno wszyscy, bo nie wyjdzie. 3, 4. Opus pokus cieli mary. Mister Sorkar, Mister Magic, Sztuk Misas i Pan z Kalkuty. Zmienia wszystko Mister Magic, kwiaty w ptaki, sierpień w luty. Biała magia, czarna magia, magia ruchu, magia ciała, magia duchów, diabla magia. Jedna druga czarna biała. Magii zaklęć pełna, siła słowa wrozpaniała. Różka laska, moc diabelna, w bajkach jeszcze się ostała. Kuma fiki do memiki, kuma fiki do mefa, kuma fiki do memiki, kuma fiki do mefa. Nikudemba seferumba, nikudemba seferumba, nikudemba, nikudemba seferumba, seferumba. Sza! Sza? Zajechał, rozbił namiot, będą klauni zwierząt stada. Publiczności pełny namiot, w świetle sceny magic włada. Balans na bez akrobata, treścem zwierząt futerkowych. Magia cyrku się przeplata, z magią zakryć podwórkowych. Raz, dwa, trzy, liczysz ty! Ja? Kuma fiki do memiki, kuma fiki do mefa, kuma fiki do memiki, kuma fiki do mefa. Nikudemba seferumba, nikudemba seferumba, nikudemba, nikudemba seferumba, seferumba. Sza! Smarkaczu jeden ty! A odzewu jak nie słychać, tak nie słychać. Skupiliśmy krędy do króla się. Jeszcze głośno. Smarkaczu jeden ty! Cicho, cicho, cicho. Cicho, co to za hałasy? O. Czyżby to była jakaś konferencja prasowa w tym dzikim kraju nad Wisłą? Przepraszam bardzo panów, gdzie my jesteśmy? Jesteście w państwie huczących grzmotów. O. A nasz pan to największy grzmot z małych grzmotków, równy do centowi. Tak, nasz pan jest równy. To wielki siak jamani. Siak ja bani. Oj. Ja jestem Mani, do bani jesteś ty, no. Tragarzu na stażu. Właśnie byłem w świątyni przeistoczenia. Już się miałem przeistoczyć, a nagle otwieram oczy, patrzę, a tu taki zgiełk, taki hałas. Aż mnie głowa boli. Myśmy się już zdążyli przeistoczyć, to znaczy pomodlić. Właśnie, przez ten zgiełk nasz pan nie. Kim jesteście i skąd przybywacie? O. Jesteśmy dziećmi tego świata.
proszę, proszę, jak cudownie się rozmnożyli, no. Jak zwykłe glizdy. A, tak. Może też byli w świątyni przeistoczenia. No, teraz to już na pewno wiecie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. A obecnie stanowimy oddział zwiadowczy króla smoków, jak mu tam. Oddział zwiadowczy króla smoków. A ja jestem dowódcą. Dzień dobry, panie dowódco, i do widzenia, bo już my musimy jechać. Do widzenia. Do widzenia. Mieliście wskazać nam drogę. Aha. Ale nie mamy palca. Ten głos gdzieś słyszałem. Ja też ten głos gdzieś słyszałem. Gdzie słyszeliście ten głos? Gdzie? Ja jestem osobą prywatną. Proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę mnie zostawić w spokoju. Oczekajcie. Gonić go! To jest broni! Gonić go! Chuligani, bandyci, będziecie mnie zaczepiać. Wójcie, uciekli. Uciekli. Mieli szczęście. No tak, ale którędy do smoka? Właśnie. O, może by tak pofruwać. Z góry więcej widać. Proszę? Ja znam sztukę origami. Ori co? Origami. A co to za sztuka origami? To stara japońska sztuka składania papieru. Z kawałka papieru można wyczarować fantastyczny świat zwierząt. To ja mam pomysł, wyczarujmy gołębia, wyślemy go do króla smoków, jak mu tam z wiadomością, że ten jaksy, draksy, droni, to oni chcą tego smoka, pojmać i zdradzić. Tak. Także, bardzo dobry pomysł. Origami. Brałaś pędzel i malować chciałaś psa, lecz twój pies się w kozę zmieniał i koślawe łapy miał. Ty znudzona porażkami pędzel gdzieś rzucałaś w ciąg, a dziś widzisz sama lepiej, że zrobiłaś błąd. A któż to tak głośno wysławia świętą górę Fuji? To my! To my! W co się bawicie? Bawiliśmy się między innymi w origami. O, to piękna sztuka. Wielce szanowny panie królu, grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Część zwiadowcy cesarzowej, jak straks oraz droni, zdradzili nam, że cesarzowa sposobi się do ataku. To prawda, i chcą pana smoka pojmać i zdradzić. Właśnie, właśnie. O, co mi tam. Znam ich. To generał Ping-Pong i jego dwie rakiety. Tym niemniej ogłaszam alarm! Twoje chwile smoku są policzone. Ja również ogłaszam alarm. Zatrzymaj, cesarzowo! Zatrzymaj wojska swe! Zapłacisz własną głową! Na honor błagam cię! Ty błagasz mnie? Ja błagam cię! Na bój! Na bój!
Udało się! Zamilkły bojowe miecze! A teraz ten jest dzielny, kto z sobą wyruszy w zawody, kto sprawność zdobędzie i ducha, i ciała, i w siłę uwierzy dziś święcie. Ten laur zdobędzie w Oriencie! Przemija już czas wielki burz, czas wojny, czas złorzeczeń. Jak uciął zmilkł bojowy krzyk, zawisły wrogie miecze. Na polach bitw nie walczy nikt, wrog cisza nad ciszami. Zdeptanych traw, zielonych łąk, niczyja krew nie splami. I wspólnie się cieszmy, i wspólnie weselmy, to nasze nareszcie czas zgody. Nieważny czas przeszły, ten teraz jest dzielnym, to z sobą wyrusza zawody. To sprawność to będzie i ducha, i ciała, i w siłę uwierzy swą święcie. Takiego napotka nagroda niemała, ten laur zdobędzie w Oriencie. Wczorajszy wróg to dzisiaj brat, radośnie dookoła. Popatrzcie jak w uścisku trwa, ze smokiem sam wilkołak. Najłatwiej jest rozniecać gniew, najtrudniej splatać dłonie. Lecz ważne by wbrew siłom złym, szczęśliwy wierzyć koniec. Więc wspólnie się cieszmy.